Nazywam się Mirosław Lissowski przez 2S. Pochodzę z Mińska Mazowieckiego. To jest niewielkie miasteczko, zwłaszcza przed wojną było niewielkie miasteczko, które liczyło około 16 tysięcy mieszkańców, z czego około 4 tysiące to byli obywatele pochodzenia żydowskiego. Ja muszę powiedzieć, że ponieważ w Mińsku mieszkało bardzo dużo Żydów, to te stosunki były właściwie poprawne, tak na co dzień. Czym się zajmowali Żydzi w Mińsku? Przede wszystkim handlem. Prowadzili dziesiątki małych sklepików, które były codziennie otwarte, prawda? Gdzie ludzie robili zakupy. Dlaczego tam? Bo tam było trochę taniej. Czy były jakieś inne jeszcze większe zakłady żydowskie? Były. Z tego, co ja pamiętam, na przykład jednym z takich, trudno mówić przedsiębiorstwo, wytwórnia oleju, która mieściła się zaraz koło mojego domu w takim niewielkim pomieszczeniu. Polegało to na tym, że tam pracowało trzech młodych Żydów, bez przerwy usmarowani byli. I był na środku taki ogromny kocioł do kręcenia nasion, które się wsypywało, po to, żeby z tego wycisnąć olej, prawda? I oni, bo to przecież nie było nawet tam, żeby to elektryczność, silnik, nie. Oni to robili ręcznie, więc to było bardzo uciążliwe, no i kręcili tym kołem, aż się to, ten olej tego do butelek, no i to potem szło do sprzedaży. Druga taka firma, która była już bliżej rynku, prowadzona przez Żydów, to była wytwórnia szkła. Ja nawet do dzisiaj się dziwię, jak to mogli w jakimś niewielkim tym, żeby robić szkło tam. No ale widocznie robili, skoro tam kupowali. Trzecia firma żydowska, to już była większa firma i ona się mieściła na przedmieściach Mińska. Taka była miejscowość, właściwie prawie wieś, nazywała się Stojadła. I tam Żyd, który się nazywał Fogelnest, prowadził wytwórnię takich artykułów metalowych. Oni byli znani z tego, że produkowali masowo sztućce metalowe, łyżki, widelce, noże. I o ile ja pamiętam, to właściwie nie było w Mińsku rodziny, która by nie korzystała z wytwórni tej, prawda, bo to było blisko, kupowało się za niewielkie pieniądze. No i mówię, że właściwie reszta to były małe sklepiki. Czy one się czymś różniły od polskich sklepów? No przede wszystkim różniły się tym, że obowiązały pewne względy religijne. I na przykład żydowskie sklepy w sobotę były pozamykane. Wtedy się mówiło, nie wiem, szabas się mówiło, że to jest szabas, prawda? I były pozamykane. Żydzi prowadzili różnego rodzaju usługi, które były bardzo powszechne w Mińsku, to znaczy krawcy. Wtedy nie było takiego, że się kupowało w sklepie gotowe, prawda, jakieś garnitury. Wszystko się szyło. Takie były wtedy zwyczaje przed wojną. Więc krawcy mieli pełne ręce roboty. Poza tym, no, rzemieślnicy, stolarze, prawda, jacyś tam inni, ślusarze, dużo było Żydów, którzy w takich drobnych sprawach potrafili to robić i ja muszę powiedzieć, że ludzie bardzo chętnie korzystali z usług żydowskich. Stąd może nie było jakiejś takiej nienawiści, prawda, do tego narodu. Były jeszcze inne względy, bo występowały małżeństwa mieszane. Byli Polacy,
którzy sobie brali za żonę Żydówkę. Młoda, ładna była, prawda? I była sytuacja odwrotna, że często Żydówki, nie, Żydzi brali sobie Polkę za żonę, prawda? I to dość często występowało, prawda, że to było mieszane małżeństwo. W tym czasie Żydzi uruchomili pierwszą szkołę, która była szkołą czteroklasową na ulicy Warszawskiej, to była taka główna ulica w Mińsku, a później tą szkołę przekształcono na szkołę siedmioletnią. Mieli tam swoich nauczycieli żydowskich, no i przychodziła młodzież żydowska, prawda, tam do tej szkoły. Natomiast jeżeli chodzi o szkoły średnie, no to w Mińsku było bardzo znane gimnazjum i liceum ogólnokształcące, do którego no, cała młodzież mińska chodziła. I tutaj muszę powiedzieć, że dużo chodziło Żydów, zwłaszcza Żydówek, do gimnazjów i do liceum. Czy były jakieś pogromy żydowskie w Mińsku? Tak. Był taki pogrom 1 czerwca 1936 roku. A jaka była przyczyna? Po prostu to była niedziela i ludzie już wychodzili z kościoła. W centrum miasta był taki mały skwerek, który się nazywał wtedy Placem Kilińskiego. Tam rosły drzewa, ławeczki były, że ludzie mogli sobie usiąść tego. I na tym skwerku znalazł się podoficer miejscowego 7 Pułku Ułanów. To się nazywał 7 Pułk Ułanów Lubelskich. On się nazywał Bujak, ten podoficer, jakiś tam, nie wiem, sierżant czy coś takiego. I w tymże ogródku siedział też na ławce Żyd, który się nazywał Haskielewicz. I w pewnym momencie on wyjął ten Haskielewicz pistolet i zastrzelił tego Bujaka w tym ogródku, prawda. No więc straszna konsternacja i co najdziwniejsze, jak przybiegła policja, to ten Żyd oddał pistolet i pozwolił się aresztować. Więc to było zdumiewające. No tym niemniej dla ludności to był jakiś ogromny impuls, prawda, no to była tragedia straszna. No jak to Żyd zastrzelił polskiego żołnierza, podoficera, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No i jak był potem pogrzeb tego Bujaka, zresztą nie wiem dlaczego został pochowany w Mińsku na cmentarzu wojennym. On nie zginął na wojnie, prawda, no ale tak widocznie chcieli. I po tym pogrzebie zaczął się pogrom. Na czym to polegało? Że Polacy, różne grupki, podpalali domy żydowskie, rabowali sklepiki, wynosili różne rzeczy, co się tylko dało, prawda. Przy okazji bili tych Żydów i tak dalej, i tak dalej. I to trwało prawie 3 dni. Straszne to było. Okazało się już potem, że ten Żyd, jako młody też ten, służył w tym wojsku, prawda, w tym 7 Pułku Ułanów. I ten Bujak, który tam był jakimś, no nie wiem od czegoś administracji, coś zarządzał, wykorzystywał tych młodych chłopaków do różnych robót i coś mu ten Żyd Haskielewicz widocznie źle zrobił i on się chciał na nim zemścić i jak było takie ścieki różnych brudów i zubikacji, prawda, to on mu kazał wejść w to
i trzymał go parę godzin potąd, prawda, tego. No więc coś makabrycznego, prawda. I ten Żyd wtedy przysiągł sobie, że on się zemści na nim. No i zemścił się, wiemy, jak zabił tego bujaka. I potem okazało się, że miał rozprawę ten Żyd. I też chyba już potem się ludzie nie interesowali, co było dalej, czy Polacy. Okazuje się, że stwierdzili u niego, że on miał jakieś zaburzenia psychiczne, prawda? I zamiast wydać na niego wyrok, to go skierowali do jakiegoś zakładu zamkniętego dla psychicznie chorych, prawda?